Nazywam się Marcin Klimowski, jestem Product Managerem odpowiedzialnym za produkt Windows w Microsoft Polska. Opowiem w tym momencie kilka słów o Windows 8. Windows 8 jest odpowiedzią Microsoftu na zmieniające się potrzeby użytkowników. Jest systemem, który pozwala się spersonalizować od samego początku pracy z nim. Od ekranu blokowania przez ekran logowania do systemu, na którym mogę wybrać sposób, w jaki się zaloguję. Mogę użyć hasła, mogę użyć kodu PIN, mogę jeszcze skorzystać z gestów. System jest skonfigurowany tak, że jest mój własny. Mam tutaj swoje najczęściej wykorzystywane aplikacje, pogrupowane w taki sposób, w jaki są dla mnie najwygodniejsze, jaki jest dla mnie najwygodniejszy. Mam dużo gier, aplikacje biurowe, aplikacje informacyjne, aplikacje medialne. Do systemu jestem zalogowany z użyciem konta Microsoft, marcinklimowski@life.com. Tego konta używam w systemie, używam także we wszystkich usługach, które są przez system dostarczane. Mam na przykład usługę SkyDrive, czyli mój własny kilkugigabajtowy dysk twardy w chmurze. Na SkyDrive przechowuję swoje najcenniejsze zdjęcia, czasem filmy, dokumenty. SkyDrive jest wreszcie jednym z domyślnych miejsc, gdzie system może zapisać dane. Najnowsze wersje Microsoft Office traktują SkyDrive po prostu jako jeszcze jeden dysk twardy dostępny w systemie. Mogę tutaj przechowywać zdjęcia, mogę przechowywać filmy, mogę przechowywać dowolnego typu dokumenty. SkyDrive pozwala mi na połączenie z moją siecią konsumencką, z moją chmurą konsumencką. Z chmury biznesowej korzystam na przykład za pomocą Internet Explorera 10, nowej przeglądarki, za pomocą którego dostaję się na przykład do swoich dokumentów firmowych składowanych na SkyDrive Pro. Mówię o aplikacjach. Aplikacje są twarzą tego systemu. Doskonałym przykładem nowoczesnej aplikacji Windows 8 jest aplikacja wiadomości, która wykorzystuje silnik Binga po to, żeby dostarczyć nam najaktualniejsze informacje. Formatuję je w taki sposób, jaki jest dla mnie najwygodniejszy. Tutaj widzę najważniejsze wiadomości dnia, ale co jeżeli chcę poszukać jakichś innych informacji? Wyobraźmy sobie, że chcemy poszukać informacji o Halloween. Wykorzystując standardowy interfejs wyszukiwania systemowego, szukam wewnątrz aplikacji wiadomości i dostaję najpopularniejsze, najistotniejsze danego dnia newsy na temat Halloween. To, co ważne, to fakt, że ten interfejs jest identyczny dla wszystkich aplikacji systemowych. Przejdę w tym momencie do innej aplikacji. Do polskiej aplikacji, jestem namiętnym konsumentem mediów. Do polskiej aplikacji Tuba FM, gdzie stworzyłem swoje własne radio, które nazywałem Time Machine. To jest radio oparte o kilku wykonawców, których bardzo cenię. Jeżeli chcę, mogę w łatwy sposób wysłać informacje o tym radiu pocztą, na przykład do mojego kolegi z firmy. Wybieram konto, z jakiego korzystam. Niech to będzie moje konto prywatne, konto Microsoft, konto na Outlook.com, i wysłałem do kolegi informację mailem o tym, że stworzyłem taką stację, że może go ona zainteresować. Pokazałem przed chwilką kilka kont. Windows 8 w doskonały sposób łączy w sobie świat prywatny i świat zawodowy. Przykładem jest aplikacja Kontakty, która w chwili obecnej korzysta z kilku moich kont: Facebookowego,
Google'owego, z konta na LinkedIn, z mojej chmury firmowej, z mojego Skype'a i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Te wszystkie kontakty są zintegrowane i łatwo dostępne w dowolnym momencie. Kolejnym z takich przykładów doskonałym może być na przykład aplikacja Kalendarz, gdzie w kalendarzu są połączone ze sobą moje kalendarze firmowe i kilka prywatnych. System oczywiście daje nam także dostęp do klasycznego pulpitu. Jeżeli mam potrzebę stworzenia aplikacji bądź wykorzystywania aplikacji klasycznej, nie jesteśmy odcinani wraz z wprowadzeniem Windows 7 od naszego dotychczasowego świata. Mało tego, możemy z niego korzystać w bardzo podobny sposób, tylko z pewnymi ulepszeniami. Mamy liczne poprawki związane z eksploratorem Windows. Mamy w systemie całkowicie nowy menedżer zadań, który dla użytkowników zaawansowanych dostarcza szereg informacji, które dotychczas były dostępne w systemie, ale było trochę trudniej się do nich dostać. Tutaj ten menedżer zadań ma na przykład kodowanie kolorami aplikacji, które pochłaniają najwięcej określonego typu zasobów.